Szanowni Państwo, przed nami program Wigilie Kresowe. Niezwykły zapis losów i dziejów naszych bohaterów. Święta Bożego Narodzenia to czas w Polsce niezwykły. Czas wigilijnej wieczerzy, gdy niekiedy, tak jest od wieków, pokonujemy setki kilometrów, aby w tą noc poprzedzającą narodziny Zbawiciela być razem, być w kręgu najbliższych, być w rodzinie, dzielić się opłatkami, dzielić się dobrym słowem, zaśpiewać kolędy. Ale polskie dzieje ostatniego wieku, ostatnich dziesięcioleci to czas również trudny, gdy tych świąt Bożego Narodzenia nie można było spędzać wśród najbliższych. Nie był to czas radości, gdy to symboliczne, puste miejsce za wigilijnym stołem przybierało realny kształt. To ono symbolizowało naszych rodaków wywożonych na Syberię, więzionych bądź mordowanych. Wigilia, polska Wigilia, to chociażby zwykły obraz Jacka Marczewskiego, Wigilia na Syberii. Tych kilka postaci skupionych wokół samowara, ale myślami gdzieś dalej, w ojczyźnie oddalonej tysiące kilometrów. Czytamy wspomnienia z tamtych czasów, czytamy opis tamtejszych syberyjskich wigilii końca XIX wieku i ci ludzie się spotykali, próbowali śpiewać kolędy, ale jak napisano w jednych ze wspomnień, te pieśni jakoś nie szły. Nie szły, bo myślano o oddalone od tysiące kilometrów ojczyźnie, o bliskich. Ale i inna wigilia, bliższa już naszym czasom, wigilia też tragiczna, smutna, wigilia 1981 roku, tuż po wprowadzeniu stanu wojennego. Zamordowani górnicy kopalni Wujek, tysiące naszych rodaków internowanych, więzionych i dramatyczna wigilia kilkaset metrów pod ziemią. Ostatnia strajkująca reduta górnicy kopalni Piast, protestujący przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Zostało ich do końca kilkuset. Im przyszło spędzić wigilię w kopalnianych chodnikach. Zadbali, żeby potraw było 12. Kawałek chleba wielkości pudełka zapałek, konserwa dzielona na 50 łyk Coca-Coli i śpiew kolęd. Ci, którzy to przeżyli, opowiadali, że nie mogli wydobyć słowa, oczy pełne łez, ale podziemne chodniki aż dudniły od kolęd. Dzisiaj żyjemy w wolnej i niepodległej Polsce. Możemy święta spędzać razem. Święta mogą być przeżyte wspólnie, ale pamiętajmy o tych trudnych dziejach, o tych rodakach, którym to nie było dane. Wszystkim Państwu życzę wszystkiego dobrego, wiele radości, nadziei płynących z tych świąt, a przede wszystkim pokoju. A na przyszłość jedna z bohaterek tego programu mówi, jak w lipcu 1944 roku po zajęciu wspólnie z Armią Sowiecką Wilna w grupie żołnierzy Armii Krajowej szli na cmentarz nad Rosę, aby pochylić się nad grobem, sercem marszałka Piłsudskiego, grobem jego matki. I jeden z dowódców, widząc te szeregi młodych chłopaków, osmolonych, spoconych, zmęczonych walką, powiedział: Polsko, jaka ty jesteś szczęśliwa, że masz takie dzieci. Obyśmy dzisiaj w wolnej, niepodległej Polsce mogli te słowa powtórzyć, żeby te słowa mogły być powtarzane przez następne pokolenia. Polsko, jaka ty jesteś szczęśliwa, że masz taką
młodzież. I dla wszystkich Państwa na koniec no, życzenia zawarte w kolędzie, którą śpiewamy już od ponad dwóch wieków. Podnieś rączkę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyźnie miłej. Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa w ten szczególny wieczór. Wieczór wigilijny. To czas niezwykły, ponieważ przepełniony radością, ciepłą atmosferą. Być może w tej chwili zasiadacie Państwo, czy też już jesteście przy wieczerzy wigilijnej, dzielicie się opłatkiem, złożyliście sobie życzenia. Gdzieś w rogu świeci się choinka, w tle słychać kolędy, a my, przystanek Historia Online, wkraczamy tak troszeczkę nieśmiało w dzisiejszy szczególny wieczór w Państwa progi, z nadzieją, że zechcecie Państwo posłuchać o wigiliach niezwykłych, wigiliach wojennych. To szczególny wieczór dla mnie, ponieważ goszczę trzy wspaniałe kobiety, trzy niezłomne kobiety, które dzisiaj zaszczyciły mnie swoją obecnością i będą chciały opowiedzieć o właśnie swoich wigiliach. Witam bardzo serdecznie panią Danutę Szykrznian. Dzień dobry, pani Danusiu. Dzień dobry, kochana. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pozwolicie państwo, że przedstawię, no co prawda w telegraficznym skrócie, bo nie sposób jest opowiedzieć biografii tych pań. Pani Danuta Szykrznian, żołnierz Armii Krajowej, okręg Wilno. Proszę Państwa, urodzona w Krakowie, a następnie wraz z rodziną przeniosła się do Wilna i z chwilą wybuchu wojny w roku 1939 jako młoda dziewczynka, 14-letnia dziewczynka złożyła przysięgę Związkowi Walki Zbrojnej, została łączniczką. W roku 1940 dołączyła się do grupy łączniczek Kozy i tam przyjęła pseudonim Sarynka. Pani Danuta zajmowała się przerzutem prasy do punktów kolportacyjnych oraz przerzutem broni. W roku 1944, w styczniu 1944 roku dołączyła do Kedywu, okręg Wilno i w tym roku w grudniu właśnie w noc wigilijną została aresztowana przez NKWD. Po kilkumiesięcznym aresztowaniu, przesłuchaniach, brutalnych przesłuchaniach została skazana zaocznie na 10 lat łagrów. W marcu 1945 roku została zesłana do łagru Jełszanki koło Saratowa. To w dużym skrócie, pani Danusiu. Witam serdecznie panią Janinę Kin. Dzień dobry, pani Janino. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę państwa, pani Janina, pseudonim Janeczka. Tak. Pani Janina urodziła się w Warszawie, jest rodowitą warszawianką i z tego co wiem, sercem w dalszym ciągu związana bardzo emocjonalnie z Warszawą. Ale nie od początku jakby urodziła się w Warszawie, ale częściowo też mieszkaliście państwo na Kresach i w roku 1942 powrót do Warszawy. I tam, proszę państwa, zastaje panią Janeczkę wybuch powstania 1 sierpnia 1944 roku i pani Janina przystępuje do tego powstania. W początkowej fazie nosi, tak mówimy potocznie dzisiaj, roznosi powstańcom koktajle Mołotowa, czyli butelki wypełnione benzyną. W drugiej fazie oczywiście już pracuje jako, pomaga jako sanitariuszka, opatruje rannych, przenosi do punktów sanitarnych. Pani Janina była do samego końca, brała udział w powstaniu, aż do upadku powstania warszawskiego, czyli do 3 października 1944 roku, a następnie wraz z ludnością Warszawy musiała Warszawę opuścić.
Witam panią Marię Kozłowską. Dzień dobry, pani Mario. Mogę mówić Mario? Oczywiście, można. Pani Maria Kozłowska jest też szczególną osobą, ponieważ jest córką żołnierza wyklętego, żołnierza niezłomnego, tak bym powiedziała, niesamowitego człowieka, który, może zacznę, podporucznika Czesława Zajączkowskiego, pseudonim Ragner. Państwo mieszkaliście też na Kresach, w Lidzie, miejscowości Lida, i tam została państwa wojna. W roku 1939 podporucznik Czesław Zajączkowski składa przysięgę Związkowi Walki Zbrojnej. Jest w początkowej fazie wojny, jest szefem łączności w obwodzie Lida Armii Krajowej. W 1943 roku tworzy oddział partyzancki, który następnie zostaje wcielony do 4 Batalionu 77 Pułku Piechoty Armii Krajowej i jest dowódcą tego batalionu. Zmierzając na zgrupowanie w ramach operacji Ostra Brama, ten batalion zostaje rozbrojony przez Armię Czerwoną. Panu porocznikowi udaje się uniknąć niewoli, wraca do Lidy. Tam rozpoczyna znowu działalność konspiracyjną, organizuje kolejny oddział partyzancki, prowadzi szereg akcji operacyjnych przeciwko administracji sowieckiej i niestety, ale w roku, dokładnie 3 grudnia 1944 roku oddział, 30-osobowy oddział Ragnera zostaje otoczony przez 1400 NKWD-zistów i tam właśnie w Jeremiczach koło Niecieczy zostaje zabity wraz ze swoim bratem Leonem. Niestety miejsce pochówku ojca, świętej pamięci ojca, nie jest znane. Proszę państwa, to był taki, tak tytułem wstępu. Panie mają takie biografie, że nie sposób ich w ciągu 5 minut opowiedzieć, jak ja tutaj próbowałam, ale chciałam, żebyście państwo wiedzieli, że mamy dzisiaj, że dzisiaj gościmy cudowne kobiety, wspaniałe kobiety o niezwykłych życiorysach. Drogie panie, ponieważ jest noc wigilijna, wieczór wigilijny, to wokół tych wigilii chciałabym troszeczkę z paniami porozmawiać. Chciałabym zapytać najpierw o to, jak panie spędzałyście wigilię, zanim jeszcze wybuchła wojna, czyli do roku 1939. Pani Danusiu, czy pamięta pani swoje wigilie do roku 1939, do wybuchu wojny? Pamiętam bardzo. Jak one wyglądały? Pamiętam. No to mi Pan Bóg oprócz tego pięknego daru, tego długiego życia, bo te 95 lat i pół skończyłam, to jeszcze dał mi pamięć i to jest cudowne. Pamiętam. No to były najpiękniejsze, w ogóle Boże Narodzenie to najpiękniejsze święto, ale najpiękniejsze wigilie to były właśnie w dzieciństwie. Prześliczne, zawsze wesołe, zawsze pogodne, zawsze był święty Mikołaj. No, bardzo piękne. Było bardzo tradycyjnie obchodzone. Było 12 potraw. Była choinka zawsze od podłogi do samego sufitu. Nie było wtedy jeszcze takich bombek kolorowych, ale robiłyśmy ozdoby ręczne z różnych papierków. Obijałyśmy cukiereczki, każdy w inny kolor. Potem w nocy wstawałyśmy z siostrą i mimo, że na stole stały na paterach cukierki, to one nie były tak smaczne, jak zerwać słoinki. I cieszyłyśmy się, że mama nie widzi i my tam podjadałyśmy te cukierki, słoinki. No, czy jakieś szczególne potrawy może pamięta pani Danusiu? Jakieś szczególne potrawy, bo to były... Wszystkie 12 pamiętam. Wiem, że ponieważ u nas tak tradycja to była barszczyk z uszkami, z grzybkami, ale nie wszyscy lubili barszczyk, więc mamusia robiła zawsze dwie zupy. To była grzybowa zupa
i barszczyk z uszkami. No ja to zawsze barszczyk z uszkami jadłam. Moja była taka tradycja do dnia dzisiejszego. Następnie było zawsze karp w galarecie, którego mało kto jadł, tylko chyba tatuś i mama, bo my to nie chciałyśmy jeść. No była zawsze jakaś rybka zrobiona, mówią po grecku, a Grecy mówią, że nie widzieli takich ryb u siebie. Także był kulebiak, to jest taki pieróg z drożdżowego ciasta i w środku kapusta z grzybami. No, bardzo lubiany przez nas, my to byśmy cały rok te kulebiaki jadły. Była kutia, którą dzieci nie bardzo chciały jeść, ale ja jadłam i dziś, do dnia dzisiejszego robię. Kupuję teraz kutię, bo nie umiem tego zrobić, ale lubię bardzo i jedna jedyna jem, także zawsze sobie kupuję. No co jeszcze były? No takie z tych potraw, no była kapusta z grochem, bo to przecież Wigilia to jest post, więc to wszystko postne było. 12 potraw w każdym razie zawsze było. Musiało być 12 potraw. No, absolutnie alkoholu nigdy nie było. No i zawsze było tak, że my z rodziną najbliższą, to znaczy tatuś, mamusia, ja i siostra, spędzaliśmy pierwszą Wigilię sami. Dzieci potem szły po kolacji spać, a rodzice czekali do wieczora i szli na pasterkę. Póki byłam dzieckiem, to nie chodziłam, ale skończyłam 10 lat i już rodzice mnie brali na pasterkę. No i oczywiście obowiązkowo choinka, sianko było? Było sianko, cośmy zbierały piękną trawkę, same szuszyłyśmy te trawki. No i był taki zwyczaj, że się jeszcze przed śniadaniem wyciągało trawkę. To wyciągnął najdłuższą, to znaczy, że będzie najdłużej żył. No jakoś ja tam wyciągałam, już nie wiem czy najdłuższe, ale żyję najdłużej. Dzięki Bogu. Pani Janeczko, pani pamięta tę Wigilię przedwojenne? Oczywiście pamiętam, tym bardziej, że zawsze przed świętami, już na początku grudnia, była taka atmosfera przygotowująca wszystkich do świąt, oczekiwanie, jakie to będą święta, bo nawet w szkole, pamiętam, robiliśmy na pracach ręcznych łańcuchy papierowe, bombki, jakieś postacie z wydmuszek jajek. Te rzeczy już były jak gdyby takie tradycyjnie, że wiadomo było, że będą prezenty, że będą pierniki, będą jabłuszka, będą rozmaite, jak to się wtedy mówiło, bakalie, a więc orzechy, rodzynki, inne rzeczy, same łakocie. I dzieci, jak miałam te 10 właściwie lat, to ja już nie miałam mamy, ale pamiętam te Wigilie właśnie z czasów, kiedy żyła moja mama. Mama żyła zmarła w 1935 roku i później już tych następnych Wigilii to nie potrafię odtworzyć w pamięci, bo wydaje mi się, że były już kłopotliwe sytuacje w domu i niestety jakoś nie zapamiętałam tych Wigilii. Natomiast te Wigilie to były rodzinne, tym bardziej, że żyła moja babcia kochana, wyjątkowa na pewno babcia, mama mojego taty. No, w każdym razie też były bardzo przechowywane tradycje, sianko pod białym obrusem, biały obrus oczywiście obowiązkowo musiał być, opłatek, no były te właśnie potrawy, zawsze się mówiło, że będzie ich 12, różne, tutaj była mowa przez Danusię, że były czerwony barszczyk z uszkami, natomiast u nas pamiętam była zawsze taka zupa grzybowa, różne grzyby przysmażane, wpanierowane. No w każdym razie to była taka, pamiętam, zawsze Wigilia
rybno-grzybowa. Był karp w galarecie, był karp, bo tata lubił bardzo smażony. Właśnie była kapusta, to było takie tradycyjne. Stale w czasie Wigilii stosowane rytuały. Kluski z makiem pamiętam bardzo dobrze, których nie bardzo lubiłam, ale jadłam, bo były bardzo lubiane przez mego tatę, którego bardzo kochałam. W każdym razie nastrój był długo, długo przed świętami. No i sprawa choinki, ubieranie choinki, a na choince wówczas się wieszały i jabłuszka, i pierniki, i cukierki. No dla dzieci to była frajda, muszę powiedzieć. No i oczywiście świeczki. Te świeczki i zapach świeczek, a szczególnie po wygaszeniu świeczek w mieszkaniu, zapach choinki i zapach tych zgaszonych świeczek był nie do zapomnienia. Takie pamiętam Wigilię przed wojną. To bardzo, bardzo piękne były te Wigilie. Bardzo piękna atmosfera. Pani Maryś, pani chyba nie pamięta tych przedwojennych, pani za młoda. Przedwojennych nie mogę pamiętać, głównie na świecie. Tak. Pierwsza Wigilia, jaką pamiętam, to była Wigilia tak. Już wojenna. Zaraz będziemy właśnie mówili o wojnie. Ja już zgłodniałam, powiem szczerze, takie przysmaki tutaj pani podajecie. No ja też kutię przygotowuję. Kutię pani Danusiu przygotowuję też sama. Jak będzie potrzeba, to mogę podać przepis, bo pani kupuje. Ja też. Ale tak, kutia jest rzeczą, uwielbiam kutię, bo to było. Czy jeszcze mogę coś powiedzieć? Proszę bardzo, oczywiście. No, chciałam powiedzieć, że jeszcze takim zwyczajem u nas w domu przed wojną było, że po Wigilii, ponieważ tam nie było tramwajów, były tylko autobusy i dorożki. Tatuś zamawiał dwie dorożki i w jednej siedziałam ja z tatusiem, w drugiej siostra z mamą i objeżdżaliśmy całe Wilno. To Wilno wyglądało cudownie. W każdym oknie się świeciło, lufciki były otwarte, to są te małe okienka do wywietrzania. I tak i słyszało się śpiew kolęd. Dzisiaj kiedyś taki zrobiłam wieczór swoim dzieciom. Przejechałam w Szczecin, nie usłyszałam ani jednej kolędy na ulicy, żeby tak... No tak sentymentalnie się zrobiło. Rodziny siedziały i śpiewały kolędy. Coś pięknego. W każdym oknie światło. To też taki był zwyczaj. Dopiero jak skończyłam 10 lat, to już chodziłam na pasterkę z mamusią i po pasterce szłam spać. A rodzice, tak jak mówiłam, zwyczaj taki był, że albo zapraszali gości do siebie, albo goście przychodzili do... Albo rodzice szli gdzieś w gościnę. Także to taki był coroczny zwyczaj. No, tak. Najpiękniejsze wspomnienia to są właśnie z dzieciństwa. Z dzieciństwa, tak. Tak się sentymentalnie zrobiło. Które gdzieś zaniknęły. Posłuchać o Wilnie, naszym pięknym polskim mieście. Proszę Państwa, no, drogie Panie, te Wigilie, nasze polskie Wigilie, nasze polskie wieczory nie zawsze gromadziły wszystkich naszych bliskich. Bywały też Wigilie pełne smutku, pełne lęku. Były Wigilie w obozach zagłady, były Wigilie w łagrach, były Wigilie na przymusowych robotach, w aresztach, stalinowskich więzieniach i na obczyźnie. Przejdźmy teraz do tych trudniejszych Wigilii, do tych, na które pewnie Panie nie byłyście przygotowane, bo los nikogo nie przygotował na to, że wybuchnie wojna i że będziecie musiały walczyć o życie, ale walczyć też bohatersko o naszą niepodległą ojczyznę. Pani Danusiu, w 1939 wybucha wojna. Co pani zapamiętała z tych wigilii, tych wieczorów wigilijnych już w tym tragicznym czasie, w czasie wojennym? Był to okres bardzo smutny, ale były i miłe wigilie, ale więcej było smutnych wigilii. Przede wszystkim wigilia mnie się zawsze łączy
z tym, że ja po powrocie z obozu, z łagru do Wilna zastałam pusty dom. Już mamusia 2 miesiące wcześniej zmarła na zawał serca. Tak się przejmowała, że nie chciała opuścić Wilna, bo się bała, że jak ja wrócę, gdzie ja będę szukała rodziny. Więc to było bardzo smutne. I ten pierwszy rok był bardzo smutny, ponieważ już był bez mamy, bez... Nie wiedziałam, co się dzieje z tatusiem, nie wiedziałam, co się dzieje z siostrą. Zostałam na świecie sama, bez dachu nad głową. No ale jakoś mi się udało przedostać do... Ponieważ właśnie w śledztwie byłam... Nie, ja zaczęłam mówić o początku. Więc pierwsza Wigilia była też bardzo smutna, no bo nie było tatusia. Tatuś był zabrany, przeszedł przez granicę i został internowany na Litwie, w Bieżanach. Także bardzo smutno nam było, nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Mamusia bardzo rozpaczała, denerwowała się, pisała do Czerwonego Krzyża, dostała wiadomość, że tatuś zginął pod Lwowem. Ale po pewnej chwili pomyśleliśmy, że to niemożliwe, bo nie mógł się tam dostać, nie było takiej okazji. No i po jakimś czasie znowu dowiedzieliśmy się, że jest internowany na Łotwie, na Litwie. No to tak, no też smutne były, były też miłe. Na przykład pierwszą Wigilię taką w 1940 roku to zorganizowałyśmy w naszym oddziale. Właściwie nie wolno było się spotykać tak gremialnie, ale postanowiłyśmy, że po malutku u jednej z koleżanek w domu zrobiłyśmy Wigilię. Więc cały listopad robiłyśmy różne prezenciki, bo to nie było gdzie kupować i za co kupować. Robiłyśmy z koleżanką piękne prezenciki, każdemu taką, taki wierszyk układałyśmy. No i rzeczywiście była bardzo piękna Wigilia, przyszedł nasz dowódca, nasza pani, to była nauczycielka, która się nami opiekowała. No bardzo było pięknie, śpiewałyśmy kolędy naturalnie, wszystkie bardzo umiałyśmy te kolędy. Dzisiaj młodzież nie zna kolęd, a my mamy przecież polskie kolędy najpiękniejsze. No potem, a potem nie wolno nam było się spotykać, to nie spotykałyśmy się. Zawsze był strach, żeby nie były aresztowania w Wigilii. No i tak przeżyło się tą wojnę i aż przeszedł ostatni rok, już to było po powstaniu wileńskim, które muszę powiedzieć, że jedyne, które było zwycięstwem, zwyciężyliśmy, ale na bardzo króciutko, bo zaraz nam odebrano tą wolność i to zwycięstwo. I kiedy wywieszaliśmy flagę biało-czerwoną na najwyższej górze zamkowej w Wilnie, to Sowieci strzelali i zranili tego, który wywieszał. Ponieważ po raz drugi inni koledzy z szarych szeregów wdrapali się na górę zamkową i znowu wywiesili sztandar. Chcieliśmy przejść przez ulicę gremialnie do grobu Piłsudskiego. Niestety Sowieci nam nie pozwolili, zrzucili tę flagę, wywiesili swoją czerwoną flagę. No, ludzie czekali z kwiatami, ale nie wolno nam było przejść, więc spokojnie po parę grupkami przedostaliśmy się do grobu Piłsudskiego, żeby jemu podziękować za wszystkie inne czasy, za wolność, która była. I tak to było. Pani Janeczko. Potem przyszły takie dni, że no były, nie wolno było się nam spotykać, żeby się nie narażać na aresztowania grubej jakiejś osób, grupki osób, więc różnie to było. Ale zawsze my się spotykaliśmy, chociaż na drugi dzień, ażeby złożyć sobie i przełamać się opłatki. Pani Danusiu, w 1944 roku pani została aresztowana przez NKWD właśnie w Wigilię. Właśnie w samą Wigilię. Przyszły dzień przed Wigilią,
ale w sobotę była Wigilia, wypadała. Zabrali mnie na śledztwo. Było takie specjalne więzienie, gdzie tylko śledztwa się odbywały. Było to bardzo głęboko w dół, na piętro w dół, taki loch, gdzie nie było ani okna, ani słychu, ani dychu. Tam nas katowano jak tylko mogli. No wtedy mnie właśnie złamano kręgosłup. Na drugi dzień mnie wywieziono do szpitala. Szpital mnie przygotowywał do operacji, ale niestety przyszli, powiedzieli, że zabierają mnie, ponieważ nie skończono jeszcze śledztwo. I taką obolałą, złamanym krzyżem nie mogłam stanąć w ogóle na nogi. Ciągnęli na dalsze śledztwa. Bardzo były przykre. Najtragiczniejsza chyba Wigilia. Pani Janeczko, czy pamięta pani Wigilię warszawskie, Wigilię z okresu wojny? Z okresu okupacji? Tak. W ogóle nie było takiej zasadniczo Wigilii, była tylko kolacja, dlatego że byłam u jednej z sióstr mojej mamy, która się mną opiekowała po przyjeździe do Warszawy z Kresów. I ponieważ była sama, bo mąż w 1939 roku wuj poszedł na wojnę, zaginął w ogóle, nie było wieści i nie bardzo ciocia wiedziała, co się z nim stało. Nawet do końca wojny, dopiero w 1947 roku go odnalazła. Żyliśmy w bardzo skromnych warunkach. Nie mieliśmy żadnych dochodów i ciocia, mając jedną córkę, i po przyjeździe do Warszawy właśnie wzięła mnie pod opiekę, a brata o 2 lata młodszego wzięła siostra mojego taty. Także nas rozdzielono. Pamiętam Wigilię taką, był to prawdopodobnie, ja już tak szukałam w pamięci, rok albo 42 Wigilia, albo 43 Wigilia, ponieważ poszłam w ten dzień wigilijny do południa, do swojej stryjenki, tam gdzie przebywał mój brat, złożyć życzenia świąteczne. I moja stryjenka po złożeniu jej życzeń powiedziała do mnie tak: Janeczka, zostań na Wigilię u mnie, będą placki ziemniaczane. Nie było stać nas w ogóle na żadne smaki, jak to mówią, tradycyjne dania. Była może jakaś rybka, jak pamiętam, i może barszcz czerwony, no bo to były takie podstawowe dania, które na ogół tylko w święta się gotowało i przyrządzało. No, w każdym razie było bardzo, bardzo skromnie. Ja ich nawet nie pamiętam, szczerze mówiąc. Tylko ta jedna, jedyna Wigilia mnie i zaproszenie na tą Wigilię u tej mojej siostry, mojego taty pamiętam i to mnie tak bardzo, bardzo utkwiło w pamięci. Także ja nie pamiętam Wigilii w czasie okupacji. Nie. Natomiast te obrazy z Powstania Warszawskiego są bardzo, bardzo żywe jeszcze w pani pamięci, pani Janeczko. Powstanie Warszawskie, rzeczywiście, no, ja wyszłam z Warszawy 6 października. To był ostatni dzień opuszczenia Warszawy, bo było zarządzenie ogłoszone, że jeżeli ktoś po 6 października zostanie w Warszawie, to będzie albo zabrany do obozów, albo będzie rozstrzelany. Więc myśmy zostawili dom w całości właściwie, tylko z jakąś takim uszkodzonym dachem, przez który wpadła zrzut z samolotu, bo były zrzuty na Placu Zgody.
I wpadł do bo to ciekawa była historia, jak ten zrzut, bo to był zrzut nie z żywnością, tylko z bronią, tak? Zrzut z bronią. Z bronią, tak, bo okazało się, że ten pojemnik spadł na moje miejsce, gdzie miałam spać tej nocy, rozbił się i ten pojemnik jak gdyby pękł, bo on był z dykty takiej drewnianej. No i były te naboje tylko do karabinów, pamiętam, czy do pistoletów, to już tam chłopcy, którzy zostali przeze mnie powiadomieni, przyszli do mnie do mieszkania, wyzbierali, wyczyścili wszystko, bo było wszystko zanieczyszczone, oczywiście tym, co spadło z sufitu, a więc piaskiem, cementem, jakąś taką słomą, która była również tam na dachu prawdopodobnie, czy na strychu. W każdym razie żadnej wigilii nie pamiętam. Bardzo się, powiem szczerze, tułałam z miejsca na miejsce, dlatego że idąc 6 października z ciocią do obozu, do Pruszkowa. Zgubiłam się w tej ciżbie, która była na wąskiej drodze do Pruszkowa. I ponieważ miałam nieprawdopodobnego, takiej bojaźni pójścia do obozu, do Pruszkowa, starałam się ukryć, nie dojść. I rzeczywiście nadarzyła się taka okazja, bo doszłam do takiej drogi bocznej, zsunęłam się z szosy do rowu i przeczekałam. I okazało się, że do Pruszkowa nie dotarłam, a zainteresowali mną się ludzie, którzy wyjeżdżali w kierunku Radomia taką furmanką. I proszę sobie wyobrazić, że oni mnie zaprosili, to był październik, zaprosili, żebym w momencie, kiedy oczywiście nawiązała się rozmowa, skąd ja jestem, co ja tu robię, dlaczego płaczę i tak dalej. No w każdym razie nawiązała się taka rozmowa, że w momencie, kiedy ta furmanka miała ruszyć i szlaban miał się podnieść, żeby mogła wyjechać do Radomia, ktoś do mnie krzyknął: wskakuj, podałam plecak. Weszłam na tą platformę, bo to była taka platforma duża. Ktoś odkrył taką jakąś czarną płachtę, kazał mi się tam położyć, nakryto mnie. Okazało się, że to była furmanka, która wywoziła węgiel. A na tym węglu była ta plandeka i siedziało około 10 osób. Później okazało się, że to byli aktorzy z Warszawy wyjeżdżali, którzy mieli przepustkę od Niemców do wyjazdu do teatru w Radomiu. I ja z nimi wędrowałam, dopóki, jak to mówią, nie obrałam własnej drogi, bo zaczęłam szukać, gdzie jest moja ciocia. I właśnie ciocia dostała się do Pruszkowa, i ponieważ była chora, była osobą starszą, była bardzo zrozpaczoną, bo okazało się, że jej córkę straciła i męża straciła, nie wiedziała, gdzie oni są, co się z nimi dzieje. No więc mieliśmy umówione miejsce, że gdyby nas rozdzielono kiedyś, bo takie były przewidywania, że to może nastąpić, to mamy się w takie jedno miejsce tylko kierować, gdzie wiedzieliśmy, że mają w stosunku do nas pewne zobowiązanie i że nam pomogą. I właśnie ja się odłączyłam od tej ekipy i tam znalazłam ciocię właśnie w tym miejscu koło Skierniewic. I nie pamiętam tej wigilii z 44 na 45.
tak jak nie pamiętam, prawdopodobnie w ogóle nie było, bo te rodziny, do których ja trafiałam, to były bardzo takie ubogie. Więc prawdopodobnie był tam jakiś może barszczyk, może coś, ale tak, żebym ja jako 18-letnia dziewczyna zapamiętała, to nic takiego nie było. Taki był trudny okres po wojnie. Nie myślało się wtedy chyba o tym. Nie, nie. Naprawdę myślało się o tym, żeby na co dzień było co naprawdę zjeść. I powiem szczerze, że czasami były sytuacje, że kroiłam po kryjomu chleb, żeby nikt nie widział, bo byłam głodna, a miałam zawsze wydzieloną porcję, która widocznie mi nie wystarczała. No. Pani, jeszcze wrócimy, pani Janeczko, do waszych wspomnień. Pani Mario, pierwsza pani Wigilia, którą pani pamięta. Wojenna, pierwsza i ostatnia, jedyna jaką pamiętam z czasów wojny. To był, musiał to być 43 rok. Wiem, że wtedy jak dowieziono mnie na miejsce, była sala, co pamiętam, był stół nakryty, duży stół, wydawało mi się, że duży, ja byłam mała, nakryty białym obrusem. Była choinka sięgająca sufitu, na której się palili świeczki i wisiały czerwone jabłuszka i takie łańcuszki złociste, ale one były po prostu ze słomy robione. Ze słomki takie obwieszone. No i było, byli dużo ludzi, mężczyźni wszyscy byli w mundurach wojskowych. Było kilka pań. Pamiętam jedną młodą panią z długimi, w białej bluzce i z czarnymi, długimi warkoczami, która się ze mną później bawiła. Wtedy byli oboje rodzice. Wiem, mama z ojcem już byli, jak ja dojechałam. Ktoś mnie przywiózł po prostu. Już później się dowiedziałam, po kilkudziesięciu latach kto. Pamiętam, nie pamiętam żadnych potraw. Znaczy, do jedzenia coś dostawałam. Pamiętam natomiast, że był opłatek, że najpierw tata coś mówił. No, nie pamiętam co, nie słuchałam. Ja byłam, stałam wtedy przy tym stole między tatą a mamą, na krześle zresztą. Potem dostałam ten opłatek. No i wszyscy, wiem, że ludzie się wszyscy, co chwila ktoś mnie brał na ręce, ciągle pamiętam, Iziu daj buzi i rośnie duża. To jedyne rozmowy, jakie pamiętam z tego typu. I pamiętam, że dostałam pod choinką od Mikołaja, dostałam misia, który mi służył długie lata i cukierki. Tych ludzi już nigdy, znaczy możliwe widziałam, ale już następnej Wigilii nie pamiętam. Nie wiem, czy w 1944 roku była w ogóle obchodzona. Następna w 1945 już była zupełnie inna. Tą w każdym razie wspominam bardzo miło. Pani Mario, w grudniu, bo w grudniu 1944 roku tata już zginął, prawda? 43 grudnia 1944 roku ojciec zginął. To znaczy mnie tego nikt nie powiedział. Ale no w każdym razie już nie żył. Wiem, że z mamą przenosiłyśmy się, to były ciągłe wędrówki, z miejsca na miejsce, sądzę, że ze wsi do wsi. No a już następna była na tak zwanych ziemiach odzyskanych. A czemu się tak przenosiłyście często? No po prostu w ogóle już jak Armia Czerwona weszła na te tereny, poszukiwano AK-owców, a szczególnie z batalionu ojca, który był najbardziej znienawidzony. Więc tata zresztą dał mamie wtedy, dla mamy i dla całej rodziny, fałszywe papiery. I mama po śmierci ojca po prostu musiała się przenosić. Ukrywała się, po prostu ukrywała się. Wiem, że swojego brata, który miał wtedy 2 lata, zobaczyłam, przedstawiono mi go w ogóle tuż przed wyjazdem, kiedy wszystko było spakowane. Pamiętam, że były rozłożone sienniki wypchane słomu, worki, jakieś to bolki, worki z sucharami i takiego berbecia.
Mama mi pokazała, powiedziała, to jest twój braciszek Czesio. Musisz się nim opiekować. Wtedy dopiero zobaczyłam swego brata. Czyli już imię po tacie dostał brat, tak? Imię po tacie. Czesław, po tacie. Tam w ogóle były takie tradycje, że pierwszy syn zawsze nosił imię ojca. Mhm. Na przykład mojego chrzestnego, który zresztą też zginął w obławie, znaczy strzelił sobie w głowę, jak już widział, że nie wydostałem się z okrężenia. Miał Józef na imię, syn również był Józio, to Józia tego pamiętam. Także po prostu przechodziło z ojca na najstarszego syna imię. No takie wspomnienie taty zostało jednak mimo wszystko. No tak, to wtedy właśnie miałam jeszcze obojgu rodziców. Dlatego ja tą wojenną Wigilię, no, dla mnie to było bardzo miłe, coś nowego, niespotykanego i co się już nigdy nie powtórzyło. Jestem chyba jedyną osobą żyjącą, która uczestniczką w tej Wigilii. Jeśli zobaczę, to w zaświatach. Drogi panie, no ciężkie były te losy wojenne. Pani Danusiu, pani z tego łagru została wypuszczona pod koniec, dobrze pamiętam, 45 roku? Tak. Zostałam zwolniona. Zwolniona, tak. W łagrze w sierpniu, ale wywieźli nas do step. I tam nas zostawiono na 2 tygodnie, bez jedzenia, bez wody. Czyli chcieli nam śmierć głodową stworzyć. No więc było bardzo ciężko. Na trzeci dzień ani wody, ani jedzenia nie mieliśmy. Nikogo nie było ze straży. Zaczęłam obserwować step i zobaczyłam, że idzie taki starszy człowiek. No starszy, oni tak wyglądali wszyscy, bo to ani ubrani, ani znaczy zadbani, prowadził pasu wielbłądy. Podeszłam do niego i pytam, czy gdzieś tu w pobliżu jest jakaś wioska, bo my jesteśmy bez wody, bez jedzenia już drugi dzień. Czy może on nam pokazać? On pyta, a skąd wy jesteście? Więc mu opowiadam, że my jesteśmy z obozu, że nas tu przywieźli. Mieli nas zwolnić do Polski, bo to była amnestia jakaś, ale przywieźli nas tutaj. A on mówi, nie idźcie do wsi. Jest tu niedaleko wieś, ale baby, widocznie dziadkowi dokuczyły, bo mówi, baby takie złe, takie wredne, wy nie macie dokumentów, to was wdadzą i już nigdy nie wyjdziecie z łagru. Więc mówię, to co mamy robić? A on mówi, jest tu taka plantacja w sepie, powiedział, w którym kierunku, niech chłopcy idą, tam są słoneczniki. No i myśmy 2 tygodnie żyli na słonecznikach. Chłopcy codziennie spustoszenie zrobiliśmy niesamowite w tej plantacji. Jadłyśmy tylko słoneczniki, a rano tośmy trawę tak wyrywali dookoła tej ziemianki, w której nas zostawili i wyciągaliśmy tą wodę. I proszę Państwa, przeżyliśmy te 2 tygodnie. Po 2 tygodniach przyjechali. Przyjechali z takimi papierkami brudnymi, kawałki jakieś wydarte. Po prostu ja mam do dnia dzisiejszego to zwolnienie, że nas zwalniają i że odwiozą do Saratowa na Bożec i że mamy się przedostać do Polski. No ale przywieźli nas, zostawili, a nikt nas nie chciał do pociągu zabrać, dlatego że to był ten okres już po wojnie, więc wszystko to jechało do domu na urlopy, wojsko i dla wojska były tylko wagony. Tydzień siedzieliśmy na dworcu w Saratowie. I wreszcie przyszedł taki lekarz radziecki, który był w obozie niemieckim i za to go zdegradowano i dostał coś tam 10 czy 15 lat łagru i był w naszym łagrze. Zobaczył nas i mówi, co wy tu robicie? Mówi, tak dawno, 2 tygodnie temu was przecież wywieźli. Wy jeszcze nie w domu? Mówi, już druga grupa wyjechała do domu, a wy tutaj? No i my mu opowiadamy, jak nas wygnali na to.
Oni nie chcieli nas pokazać, bo byliśmy w takim stanie, ta pierwsza grupa. Ja, mając te 19 lat, ważyłam 29 kilo. Więc taka byłam chuda, tak straszna, że ja jak siebie zobaczyłam w Moskwie, w lustrze, to myślałam, że ja już nigdy nie będę wyglądała jak człowiek. Oczy zapadnięte, policzki zapadnięte, tylko zęby wystawione na wierzch. A do tego miałam szkorbut, więc wcale mi krwawiły dziąsła i wypadały co drugi ząb. No strasznie wyglądałam. Ciężkie były te losy wojenne. Ciężkie, bardzo ciężkie. Młode dziewczyny, ja nie mogę, ja jakby tutaj najbardziej mnie boli to, że takie młodziutkie byłyście panie wtedy i że tak ten los okrutnie was rzucił na te trudy wojenne. Pani Janeczko, pani, to powstanie też nie było takie, to by pani musiała przecież opatrywać rannych, z tego co pani opowiadała, wychodzili z kanałów, pani ich opatrywała, tak, i prowadziła? Tak, byłam w tej dzielnicy, gdzie właśnie ze Starówki przychodzili żołnierze, między innymi dwóch moich braci stryjecznych, którzy mieszkali na Starówce, na rynku Starego Miasta i byli wychowani na Starówce, starsi ode mnie, bo jeden miał 24 lata, drugi 22. Tam stryjenka była, ich mama również. I ja, odbierając i widząc ich, jak oni wychodzą z tych kanałów, to gdzieś była tak Nowy Świat, Warecka, a ja mieszkałam na Zgoda. To była dosłownie jedna taka krótka ulica odległości i oni obrali sobie kwaterę na Zgoda 1, a ja mieszkałam na Zgoda 8. Także to było wszystko bardzo blisko i ta lecznica, w której właśnie był ten punkt sanitarny, to mieściła się na ulicy Zgoda 8. Także od razu tego mojego brata, szczególnie jednego, bo drugiego to nie odnalazłam, ale ten starszy, Tadeusz, właśnie wyszedł ze Starówki, bo on był już kapralem wtedy. On był od początku w AK, w podziemiu przez cały okres okupacji, tak żeby nawet miał zmienioną matrykę. Był poszukiwany, więc w rodzinie zmarł jeden z moich takich kuzynów i moja ciocia postarała się o metrykę tego właśnie, który nie żył. I on był już cały czas w okupacji, w konspiracji jako nie Ostrowski, a Balewski. Także bardzo dzielny chłopak, był w obozie, właśnie wyszedł z żołnierzami do obozu. Nie tylko on jeden, ale wyszli, to był wrzesień, jak z kanałów zaczęli wychodzić ze Starówki. To pod koniec października, to się gdzieś 5 października, wszyscy na ogół wymaszerowali do obozu. Walczyli na Powiślu, walczyli na Czerniakowie. W każdym razie jeszcze do końca września na Poczcie Głównej, gdzie ja właśnie byłam na Placu Napoleona, wtedy tak się nazywał, dzisiaj to jest Plac Powstańców Warszawskich. I proszę sobie wyobrazić, że rozstaliśmy się, oni poszli do obozu, jeden i drugi, brat mój, a ja niestety nie poszłam, dlatego że ze względu na to, że się tą ciocią swoją opiekowałam, powiedziała mi, że absolutnie nie ma mowy, ja muszę zostać z nią. I bardzo dobrze, bo ja się panicznie bałam Niemców. Panicznie. Proszę sobie wyobrazić, że jeżeli nie musiałam, to nie wychodziłam na ulicę, bo bałam się, że mnie złapią. Były łapanki.
na ulicach i wywiozał gdzieś do Niemiec na roboty. Wtedy zabierano takich młodych młode osoby. No więc opiekowałam się, ale to był bardzo ciężki miesiąc. To był miesiąc, gdzie już nie było co jeść, nie było środków opatrunkowych, nie było warunków po prostu do życia. Ja w ogóle jako młoda dziewczyna wychowana w domu bardzo pobożnym, katolickim, zwątpiłam, że jest Pan Bóg, że pomyślałam sobie, że to jest niemożliwe, żeby stworzyć takie warunki ludziom. Ludność cywilna już nas nie wpuszczała do piwnic. Miała pretensje, że to właśnie my, młodzi, stworzyliśmy takie warunki powstania warszawskiego. No niestety, rozpacz była skrajna, bieda nieprawdopodobna. Najlepszy dowód, że po wyjściu z Warszawy, idąc właśnie do obozu, kiedy z tą ekipą teatralną się zabrałam, to pierwszej nocy nocowaliśmy gdzieś w jakiejś takiej wiejskiej chacie. Ta pani gospodyni ugotowała nam duży garnek ziemniaków. I te ziemniaki postawiła nam na środku pokoju, na podłodze. Rozcieliła słomę, żebyśmy mogli spać na tej słomie. I każdy dostał po tyle ziemniaków, ile tam można było z tego garnuszka zjeść. Nie było co jeść. Jedliśmy jęczmień, który mój jeden, ten właśnie brat rodzony, młodszy o 2 lata, nosił, dostarczał właściwie na punkty dla wojska do gotowania. To myśmy właśnie tak zwane zupy plujki gotowali. Przejdźmy może teraz już do tego okresu powojennego. Pani Danusiu, pani nie miała jeszcze tak spokojnie po wojnie, bo była pani prześladowana. Była pani wciąż prześladowana, nawet straciła pani pracę. Pani Danusiu, jak pani pamięta te wigilie już powojenne? No ciężkie były, ciężkie, trudno. Ja nie pracowałam, nie wolno mi było pracować. Zawsze byłam tą czarną owcą, zawsze byłam bandytką. No, bardzo były ciężkie chwile. 10 lat nie mogłam żadnej pracy podjąć. Ale przetrwałam. Nigdy w życiu nie byłam na wsi. Nigdy nie wiedziałam, oprócz ziemi w doniczkach, to nigdy nic nie uprawiałam. Także nie wiedziałam, co ja mam robić. Mąż pracował, ale też zawsze był krzywdzony, ponieważ mąż pracował tylko dlatego, że się nie ujawnił, że był w AK. No i ale tak było ciężko, więc co pomyślałam? Najpierw zarabiałam, robiąc na drutach, szydełkiem. No całe noce siedziałam i pracowałam, żeby dzieci nie odczuły. Urodził się w 1947 roku, urodził mi się syn, potem córka po 5 latach. No 2 dzieci, to już trzeba było im zabezpieczyć to dzieciństwo. Dzisiaj jest mi przyjemnie, bo często słyszę, jak dzieci mówią, że one tak piękne miały dzieciństwo, że im zazdroszczono w szkole, że mówili, że wy jesteście bogaci, a u nas była bieda, bieda straszna. Ale chciałam, żeby dzieci nie odczuły. I co? Zwróciłam się do Urzędu Miejskiego o wydzierżawienie kawałek łąki. Zrobiłam sobie duży ogród, gdzie były warzywa, ziemniaczki. Kombinowaliśmy z mężem, że już w jesieni sadziliśmy ziemniaki, żeby na wiosnę, kiedy są najdroższe, już dzieci miały młodziutkie, ładne ziemniaczki. Także dzieci moje nie odczuwały tej biedy. Miały piękne dzieciństwo, a my z mężem bardzo ciężko musieliśmy. Ja całymi nocami siedziałam, dłubałam tym szydełkiem i na drutach. Robiłam szaliczki, czapeczki, dawałam tam swojej teściowej, która wyjeżdżała do Stargardu na rynek i sprzedawała, żeby jakiś grosz jeszcze wpadł. Oprócz tego, że miałam, no co jeszcze, kupiłam sobie 10 kurek
które nauczyłam się sadzić na jajkach. One, jak się wylęgały małe te kurczaczki, to kupowałam w takiej samopomocy chłopskiej żywe kurczaczki i każda to z tych 10 kurek miała takie swoje kurki, swoje, którymi chodziły i o dziwo one przyjmowały, ponieważ ja zaraz po wylęgu całą noc siedziałam z mężem w kuchni. Były takie dwa kojce, w jednym była kura z tymi, na tych jajkach, a w drugim były kurczaczki, które już się wylęgły. Przenosiłam je pod taką olbrzymią, dużą żarówką, ogrzewały się i na moich oczach takie wychodziły oślimaczone, brzydkie, za chwilę robiły się piękne i puszyste. No a potem dokładałam do nich kurczaczki żywe, kupione i te kury. Także ja byłam tak zabezpieczona na lato w kurczaczki, że zapraszałam nawet swoich przyjaciół i zapraszałam młodzież, koleżanki z kolegami przyjeżdżali, bo ja miałam co dać jeść. Miałam te kurczaki, miałam duży ogród, miałam dużo warzyw. Taki duży zagon zrobiłam zielonego groszku. Pamiętam, jak ta młodzież przyjeżdżała, to pierwsze kroki po przywitaniu biegli na łąkę na ten zielony groch. Omucili w jednym dniu to, co ja się tam przygotowywałam. No, ciężkie były chwile, ale zawsze było u nas dużo wesoło było, rozmawialiśmy. Ja sobie płakałam zawsze do Jaśka, do łóżku, a nigdy dzieci nie widziały łez, nigdy dzieci nie widziały awantur w domu. No, mówi, że im wszyscy zazdrościli tak pięknej dzieciństwa. To jest dla mnie największa nagroda. Pani Mario, a jak pani, bo przecież byliście też, no, ze względu na tatę, musieliście się ukrywać. No więc pamiętam pierwszą Wigilię po wojnie, 45 rok. W 45 roku przyjechaliśmy do Krzyża. Była bardzo smutna. Ja pamiętam wtedy, mama nas wyprowadziła z bratem z drugiego pokoju. Była owszem choinka. Były tam jakieś drobiazgi lane, z kolorowe książeczki głównie. I opłatek, to pamiętam jeszcze wtedy i potrawy, że była jakaś rybka, był barszczyk. Były tak zwane śliżyki, typowo wschodnia potrawa. A co to znaczy, takiego? Zaraz. Mleczko makowe z przemielonego maku zalewało się wrzątkiem, dodawało się miodu i piekło się do tego z ciasta drożdżowego, niesłodkiego, drobno taką. Trzeba było na bardzo cieniutki wałek zmieszać z makiem niezmielonym. To właściwie nie było pieczone, a suszone raczej. Wsypywało się do tego mleczka makowego, które było bardzo smaczne. I pamiętam zmorę mojego dzieciństwa i następnych lat, oprócz kisielu żarowinnego, który uwielbiałam i który robię dotychczas, kisiel owsiany, breja, brzydko wyglądająca, bez smaku. Ale babcia tych tradycji przestrzegała do końca dni swoich. Zawsze był karp. Babcia jedyna umiała robić karpia, gdzie właściwie zostawała tylko skórka wypełniona bardzo smacznym farszem. Nikt tego nie potrafił zrobić. I sałatkę winagret. No a z Wigilii zawsze były obchodzone u nas, w tym małym gronie. Została tylko mama ze swoją mamą, czyli moją babcią i z trójką rodzeństwa, z siostrą swoją młodszą od siebie o 2 lata i z rodzeństwem ciotka Irka była starsza ode mnie o 12 lat, a wujek Janek, który był głową, stał się głową rodziny, miał 17. Dopóki oni nie zdali matury, to gdzieś trwało 2 lata, to było naprawdę biednie. No na szczęście były 2 krówki, które powiedzmy z odzysku przywiezione stamtąd. To znaczy z transportów, które Rosjanie pędzili po prostu za bimber. Dziadek kupił, bo są dzieci. Znaczy kupił, przehandlował. Więc te krówki z nami przyjechały, zawsze było mleko. Głodna nigdy nie chodziłam. Był ogródek,
I rzeczywiście były te jarzynki, były, no w każdym razie, jak mówię, ja nigdy nie zaznałam ani w czasie wojny, ani po wojnie głodu. Nie było to wytworne, ale w każdym razie na zaspokojenie potrzeb dorastających dzieci było. Przynajmniej zawsze było to mleko i ku mojemu obrzydzeniu codziennie na śniadanie płatki owsiane. No niestety, których nie cierpiałam i dotychczas ich nie cierpię. No więc mówię, ale cały czas ja znienawidziłam tego miasteczka. Mama, jak mówię, wyjechała z nami pod zmienionymi nazwiskami. Ojciec, zanim zginął, zaopatrzył całą rodzinę mamy. No, nielegalne papiery, między innymi pani Danusia przecież też takie przewoziła. Więc w końcu wszyscy byli związani z AK. Przecież mama pracowała w tym szpitalu. Ciocia Marysia była łączniczką. Wujek małolat, też małolatów, no jako pomocników sanitariuszy ojciec w szpitalu, bo przecież był normalny szpital wojskowy w Bielicy. Więc tam też był. Enia niekiedy jeździła z takim panem Michałem, który zginął, też przewoziła jakieś. Więc i tak, każdy miał inne nazwisko, ale jak się powiedziało A, należało powiedzieć B. Brat figurował jako syn mojej cioci, czyli mamy starszej siostry. Ale nie nauczono go, żeby do mamy w dokumentach się zwracał per mamą, a do mamy biologicznej per ciociu. Nie. Mama owszem przepisała, ale Czesiu się miał zwracać do mamy mamą. Mamy najmłodsza siostra figurowała jako moja siostra. Ale ona z kolei, jak mi potem tłumaczyła, powiedz tej 16 czy 17-letniej dziewczynie, która przez całe życie miała siostrę i nagle do tej siostry ma się zwracać mamą. Stała się tak i dlatego całe moje dzieciństwo i młodość, ja znienawidziłam tego krzyża. Nikt, teraz sobie kojarzę, nikt z Krasowiaków nie pytał, dlaczego tak jest. Natomiast no, z Wielkopolscy, to byli głównie kolejarze, przecież tam był krzyż, to był duży węzeł kolejowy. Zawsze ciągłe pytania. Nie do mamy, bo do dorosłych się nikt nie zwracał. Brat był uważany, że za głupi i łobuzowaty, ale do mnie. A czemu twój brat mówi do swojej mamy ciociu, a do twojej mamy mamo? Czemu twoja siostra mówi do mamy po imieniu? I w ogóle no, to było dla mnie naprawdę i mama po prostu starała się osiedlić tam, gdzie nikt nie zna, gdzie nie ma znajomych. Dlatego ja uczyłam się, chociaż nie cierpiałam matematyki, pewnych przedmiotów, żeby zdać maturę, żeby wyjechać na studia i nigdy do tego miasta nie wrócić. To znaczy wracałam, owszem, na święta, bo to była tradycja. Ale... Pani Janeczko, a pani jak wspomina ten okres powojenny tych Wigilii? Więc ja, jak dowiedziałam się, zresztą ja zawsze podkreślam, że ten najszczęśliwszy dzień w moim życiu to był moment, kiedy się dowiedziałam, że jest koniec wojny. Było mi obojętne, kto, gdzie, ważne, że już nie będzie wojny, nie będzie walk. Byłam tak zagubionym i okaleczonym młodym człowiekiem, że w Łodzi, do gdzie trafiłam do wojostwa, do brata mojej mamy, którzy mną się opiekowali od 2 lutego 45 roku, bo z Warszawy przyszłam pieszo do Łodzi, do czerwca. I w czerwcu z myślą, że pójdę rozpocznę jakąś naukę, starałam się wrócić do Warszawy, ale byłam tak okaleczona, miałam wrzody na nogach, niesamowite. Miałam szkorbut, tak jak Danusia mówi, miałam odmrożoną twarz. W każdym razie dla mnie ten dzień, kiedy się dowiedziałam, że jest koniec wojny, był najszczęśliwszym. I właśnie w tym okresie wybraliśmy się z tą ciocią, która wyszła z Warszawy ze mną, spod Skierniewic,
pieszo w styczniu do Warszawy. 19, około 20 stycznia byliśmy w Warszawie pieszo. To jest 60 kilometrów. Nie wiem, gdzie żeśmy nocowali. Nocowaliśmy gdzieś po jakichś domach, które prawdopodobnie moja ciocia załatwiała, żeby nas przyjęto po drodze. I byliśmy pełne nadziei, że ten nasz dom stoi, taki jak wychodząc 6 października zastaniemy. Okazało się, że nic nie było. Była tylko szczytowa ściana od ulicy, wypalone, wyburzone. I w okolicy w ogóle nie było żadnego domu. Straszne. Proszę, drogie panie, no pomalutku musimy kończyć. Macie panie, jakby proszę o podsumowanie tego naszego programu. Może chciałbyście coś przekazać szczególnego no widzom, którzy nas oglądają. Z okazji świąt szczerze życzę każdej rodzinie, i w każdej rodzinie szczęścia, szczególnie, że teraz jest ten trudny okres. Przede wszystkim zdrowia, wytrwałości, cierpliwości i zadbania o to, żeby unikać to, co grozi nam lekceważeniem wszystkiego, co nas otacza. Pani Mario? No cóż, ja życzę, żeby były przechowywane tradycje wigilijne. Czyli rodzina musi się przynajmniej ten jeden wieczór w roku spotkać w komplecie. Wszyscy, którzy żyją, którzy mogą. I to łamanie się opłatkiem jest bardzo wymownym symbolem. Daje poczucie bliskości. I żeby te stare nasze tradycje, może trochę śmieszne niektóre, żeby były jednak przestrzegane. Po prostu to jest, to są, wiąże nas z naszym pochodzeniem, z korzeniami i tak dalej. No i cóż, życzę, żebyśmy naprawdę nie musieli nigdy spędzać tych wigilii oddzielnie, daleko od siebie. Pani Danusiu? A ja mówię, nigdy więcej wojny, kochani, tak. Nigdy. Bo tak. Ona niesie samo zło. Ja uważam, że nic nie ma gorszego jak wojna. I naprawdę, chociaż potem życie po wojnie też jest bardzo trudne, bo człowiek cały czas żyje, te wspomnienia pozostały. Ja do dnia dzisiejszego nie mam drzwi w domu, bo straszne wrażenie na mnie zrobiło, gdy za czaskiem do tej celi mnie wepchano i drzwi się zamykały. Nie ma teraz, ja nie mogę mieć drzwi, bo ja wtedy nie śpię, jestem podenerwowana. Także to nigdy, nigdy więcej. A patrząc na was, dziewczynki, i słuchając, co opowiadałyście, to przyszły mi na myśl te słowa, które usłyszałam zaraz po powstaniu wileńskim. Stałam w oknie w sztabie. Za mną stał jakiś oficer, nawet nie wiem, nie znam jego nazwiska, ani nie wiem, kto to był, bo ja stałam pierwsza przy oknie i spoglądałam, jak przedstawiciele, którzy jak młodzież, która walczyła w czasie powstania, z każdego oddziału przysyłała tutaj przedstawicieli i chcieliśmy przejść przez miasto defiladą do grobu Piłsudskiego. I wtedy jeden z tych oficerów, patrząc na nich, byli tacy osmoleni, tacy spoceni, nieogoleni chłopcy, tam takie rzadkie te włoski im tam pod nosem się już zapuściły. I patrząc na to wszystko, to usłyszałam, jak ten oficer powiedział: Polsko, jakaś ty szczęśliwa, że masz takie dzieci. Ja dzisiaj, patrząc na was, dziewczynki, to samo mogę powiedzieć. To samo mi się przypomniało, że Polsko, jakaś ty szczęśliwa, że masz takie dziewczynki. Przetrwałyście, dziewczynki, trzymajcie się jak najdłużej, bo jeszcze czeka nas dużo pracy i dużo, dużo. Przynośmy te zwyczaje, te tradycje. U mnie się cieszę, bo moje dzieci utrzymują tradycje. Zawsze pytają, zawsze chcą, żeby to było tak, jak to było dawno. Także trzymajcie się, dziewczynki, i życzę wam, i to samo powiem. Polsko, jakaś ty szczęśliwa, że miałaś takie dzieci. Proszę państwa,
kończąc nasz specjalny odcinek, ja naprawdę, każda z pań to jest oddzielna biografia, to jest oddzielna księga, którą można czytać, przekładając strony i czekając na to, jak to się dalej rozwinie. Proszę Państwa, serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że znajdziecie chwilkę, żeby posłuchać tych opowieści wojennych, wigilijnych opowieści prawdziwych. Dołączam się do życzeń i również z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia w ten wigilijny wieczór w związku ze zbliżającym się nowym rokiem życzę Państwu zdrowych, ciepłych, spokojnych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. I Paniom dużo zdrowia. Wszystkiego najlepszego. Thank you.